Anita Werner ma wiele powodów do radości, a jednym z nich jest jej udane życie prywatne z partnerem Michałem Kołodziejczykiem. W polskim show biznesie tak głęboka i szczera miłość jest rzadkością, co dodatkowo podkreśla ich szczęście. W ostatnim czasie dziennikarka TVN podzieliła się na Instagramie osobistymi przeżyciami, wzbudzając wiele pozytywnych emocji wśród fanów, którzy zasypali ją gratulacjami. Anita Werner ma powód do świętowania, niedawno ukończyła swój drugi maraton w życiu, czym podzieliła się z obserwatorami na Instagramie. W swoim emocjonalnym wpisie przyznała, że to jedno z najbardziej wzruszających doświadczeń w jej życiu. A sukces ten zawdzięcza nie tylko własnej determinacji, ale także wsparciu swojego partnera. Mam 46 lat i właśnie przebiegłam swój drugi maraton w życiu. Jak to zrobiłam? Gdybym miała jednym zdaniem odpowiedzieć na to pytanie, to powiedziałabym: Determinacja, konsekwencja, regularne treningi. Czasem naprawdę jest ciężko, napisała dziennikarka. Werner, która zaczęła swoją przygodę z bieganiem zaledwie cztery lata temu, z dumą podkreśliła, że sukces ten był możliwy dzięki regularnym treningom, motywacji i zdrowiu. Jej wytrwałość i konsekwencja stały się inspiracją dla wielu. A sama dziennikarka przyznaje, że wsparcie Michała Kołodziejczyka odegrało w tym kluczową rolę. Ich relacja nie tylko wzmacnia Werner na co dzień, ale także pomaga jej osiągać kolejne cele, zarówno zawodowe, jak i sportowe. Zarówno Anita, jak i Michał cieszą się ogromnym wsparciem fanów, którzy nieustannie gratulują im osiągnięć i podziwiają ich zgraną relację, co w show biznesie bywa rzadkością. Anita Werner otwarcie przyznaje, że bieganie to nie tylko pasja, ale także wyzwanie, zwłaszcza w trudnych warunkach czy w chwilach braku motywacji. Kluczem do sukcesu, jak wyznała, jest wsparcie ukochanej osoby. Później powiedziałabym, że musi zadziałać też parę innych czynników. Przede wszystkim musi być zdrowie dobrze jest mieć przy sobie kogoś, kto motywuje, wyciąga za uszy z domu, jak się nie chce kto biega obok kto chwali za zaangażowanie, więc Małpka Michał, Kolo 1 jeszcze raz Ci dziękuję. Jesteś najlepszym trenerem na świecie. Dodała dziennikarka TVN na swoim Instagramie, chwaląc wsparcie Michała Kołodziejczyka. Werner regularnie dzieli się swoimi biegowymi osiągnięciami w mediach społecznościowych, inspirując innych i pokazując, że nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie. Jeszcze kilka lat temu nie miała kondycji. A dziś może się pochwalić ukończeniem dwóch maratonów. W swoim najnowszym wpisie podsumowała swoje tegoroczne osiągnięcia: Maraton był naszym 117 biegiem w tym roku. To znaczy, że 117 razy ruszyliśmy w tym roku na trening. Także w wakacje, w dni wolne, w dni zimne, w dni ciemne, w dni złe. Przebiegłam w tym roku w sumie prawie 1200 km. Dużo. Wszystko jest możliwe. Pod jej wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy, pełnych wsparcia i gratulacji, co tylko podkreśla, jak imponującym wyczynem jest ukończenie maratonu. Anita Werner nie tylko udowadnia swoją determinację, ale też inspiruje swoich fanów, pokazując, że dzięki wytrwałości i odpowiedniemu wsparciu można osiągnąć wiele, niezależnie od wieku czy początkowych trudności.